Cześć, witajcie na kanale Nano Serwisu. Na kanale naprawiamy sprzęty, głównie laptopy. Ja mam na imię Marek. Często u mnie wizytują takie laptopy marki na E, Lenovo. Tutaj mamy do czynienia z dosyć świeżym laptopem. To jest Lenovo 5. generacji Legion 5 15 i MH05. 10. generacja Intela i 7 1650 GTX. Laptop po delikatnym podlaniu. Laptop się nie włącza, nie ładuje, nie daje znaków życia. Co ciekawe, dostałem go totalnie rozebranego w częściach. Klient po prostu stwierdził, że sobie sam wyczyści, może coś zrobi i może cudownie zacznie działać, ale niestety laptop nie działa. Zatem trzeba go po prostu otworzyć, a on jest w zasadzie otwarty. Jest, że tak powiem, w proszku. Zaraz wam pokażę. To jest laptop gamingowy. Laptop, który ma bardzo wiele wlotów powietrza. Potrzebuje dobrej wentylacji. One szczęściowo, tak jak powiedziałem, otwarty. Na te plastiki tutaj trzeba bardzo uważać. Tu mamy cały spód, to jest wlot. Lenovo się nie nauczyło. Nie robią obudów ze stopów, nawet przy cenie 6,5-7 tysięcy za laptopa dalej stosują zwykły plastik. Trochę mnie to dziwi. Zobaczcie, jak on jest rozebrany. Nie mam tu baterii, nie mam ekran, już tutaj był oddzielnie w woreczku. Wszystko odpięte, wszystkie fleksy odpięte. Tak go zostałem. Radiator odkręcony. No dobrze. Flex od matrycy i tak dalej. Tu jest taki funkcyjny moduł z portem USB. Też został zdemontowany. Płyta wykręcona. Generalnie wygląda, że jest czyściutka. Nie ma tu uwag. Ale tutaj w jednym miejscu jest korozja. I tego się przyczepimy. Po podłączeniu zasilacza. Tu mamy gniazdo zasilania. Z tej strony. Tu mamy dwa rezystory pomiarowe. Przepraszam, MOSFETy, tranzystory MOSFET, jeden pierwszy, drugi i tu mamy rezystorek pomiarowy. Na głównej linii pojawia nam się 20 V. Poza tym zima. Wszędzie, przy każdej przetwornicy jest te 20 V, więc układ ładowania wysterowuje nam te dwa tranzystory. Nie ma zwarcia na 8 nodze układu SPI, to już sprawdziłem, więc bardzo dobrze. Tutaj mamy do czynienia z Intelem 10. generacji. Więc bardzo dobrze, jeżeli byłby układ SPI uszkodzony, podejrzanym byłby ten układ, nie MOSFET, tylko mostek Intela. Zaraz dokonamy pomiarów i omówimy po prostu poszczególne gałęzie tutaj zasilania i pokażę wam ten rejon problemowy, który jest podejrzany. Zaczniemy sobie od takiego podstawowego pomiaru. Ja tu już sprawdziłem wcześniej, że nie ma zwarcia, więc podłączam kabel zasilający. Zmieniam zakres na pomiar napięcia. Chcę wam pokazać, że na głównej linii zasilania, czyli na tym rezystorze pomiarowym, mamy 20 V. Główna linia, czyli te wszystkie kondensatory tutaj, od CPU. Tu przetwornice nie startują. Tutaj jest przetwornica 3, 3 i 5. Prawdopodobnie również jest zasilanie, zobaczcie. Nie ma zwarcia na głównej linii zasilania. Nie ma zwarcia na kości SPI. Kość SPI nie jest zasilana. Proszę bardzo. Jeżeli nie ma startu głównej przetwornicy, to może być podejrzany układ KBC bądź zasilanie układu KBC, bo z niego bezpośrednio wysterowywane są sygnały dla przetwornicy głównej. Najczęściej. A my sobie sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Rezystancję do masy ławików tutaj. Tu mamy, co ciekawe, ławik do zasilania slotów RAM. Chyba, nie jestem pewny. Nie. Od 8 generacji do 10 może być taka sytuacja, że i tak jest.
że część zasilania RAM-u trafia do jądra procesora, na któryś z pinów procesora. W siódmej generacji tego nie było. I teraz awaria, jeżeli macie pamięć zintegrowaną, awaria zasilania na pamięci zintegrowanej bądź pamięci operacyjnej wlutowanej w płytę główną może uszkodzić również procesor, kontroler w procesorze. To już mam przerobione ten temat. Dobrze, szukamy tak. Szukamy zwarcia na głównych liniach zasilania. Tu mamy 0, czyli open line. Zmieniam zakres. Proszę, jak pięknie. W kiloohmach. 122 ohmy, przepraszam. Tutaj 122 ohmy. Tutaj to mogą być kiloohmy. Proszę, kiloohmy. Fazy dla procka. Będzie bardzo nisko. 2,5. 2,8, 2,9. To jest 3,3. To około 3. Tu mamy około 3, tak? 3 fazy dla procka prawdopodobnie. Grafika zintegrowana w procku bądź napięcie pomocnicze dla CPU. Tu może być zasilanie dla mostka, chociaż wątpię, powinno być gdzieś tutaj. Przepraszam. I tutaj dodatkowe dwie fazy. Nie wiem do czego te fazy są. Zaraz to zobaczymy, sprawdzimy. Tutaj mamy te trzy duże dławiki. Trzy fazy dla naszego GeForce'a. Tu będzie bardzo nisko. Tu mamy dwie fazy dla pamięci operacyjnej, znaczy pamięci VRAM. Dla tych kości tutaj. One będą miały taką samą chyba wartość, 37. Druga faza, 37. Ten dławik tutaj to jest wyjście układu ładowania dla tutaj tego złącza baterii. Tu będzie bardzo wysoko. Tu mamy biegun dodatni. Połączenie, zobaczcie. I tutaj mamy zasilanie dla mostka. Mamy 56, 57, 58 ohmów nawet. Także w porządku. Nie jest źle. Aha, i jeszcze Wam pokażę układ SPI. Nie ma zwarcia. Ósma noga. Bardzo dobrze. Znakiem zapytania są te dwie fazy. To może być zasilanie kontrolera pamięci oddzielne dla procesora. Dla samych slotów RAM-u, tu są DDR4. Zaraz zobaczymy, czy to nie jest któraś, może ta faza, może inna. Chociaż wątpię. Widzicie, i tak jak mówiłem, pomocnicze zasilanie dla slotu RAM. Czyli zasilanie z slotu RAM jest zintegrowane częściowo z zasilaniem części procesora. To jest 10. generacja. Więc tu jest bardzo nisko. Ale oprócz tego powinna być jeszcze jedna faza prawdopodobnie. Nie jestem pewny, czy tu nie jest jedyna faza dla zasilania kontrolera pamięci i dwóch slotów RAM. Prawdopodobnie tak jest. Dobrze. Zaraz Wam pokażę miejsce, które jest podejrzane. I omówimy sobie resztę, gdzie tutaj może wystąpić problem. Jeżeli laptop pracował przed tym zalaniem, nie było żadnych problemów, to trzeba sprawdzić, czy są tutaj ślady tego zalania faktyczne. I mam te ślady, tu zostało to podczyszczone. W rejonie tego tutaj układu to jest prawdopodobnie główna przetwornica ALW, która wysterowuje nam tutaj te klucze. Jedną fazę, drugą fazę, dolny i górny klucz. Klasycznie to jest rozwiązane, bardzo fajnie. Na tej przetwornicy nie ma zasilania. Z tej przetwornicy oprócz tych dwóch faz, plus 3,3 i plus 5 ALW, które są sterowane sygnałem PWM z niej, są dwa wyjścia. 5 LDO i 3,3 LDO. To są takie stabilizatory liniowe, które są w nią wkomponowane. I ze stabilizatora plus 3,3 LDO zasilany jest ten układ KBC, który zarządza energią, tak? On musi wystartować najpierw i on
decyduje o tym, czy ta przetwornica się załączy. Jeżeli ona nie da takiego, nie ma tego napięcia, tego podstawowego LDO 3,3 z tego stabilizatora liniowego, to układ KBC nie jest zasilany, więc nie ma czym zarządzać, bo on po prostu jest nieaktywny. I dlatego nie ma na przykład tutaj zasilania. Z tym, że może być to problem z samą przetwornicą. Ja podejrzewam, że to jest przetwornica tutaj. I pokażę Wam, że to jest prawda. Ja też działam bez schematu, nie mam dokumentacji do tej płyty. To może być 51225. Układ jest po prostu za... Jego nazwa jest zaszyfrowana, 7R czy 7E jest na nim. Zaraz Wam pokażę to później pod mikroskopem. Z tym, że chcę Wam pokazać... Tu prawdopodobnie jest linia 3,3 V z wyjścia liniowego tego układu i zobaczcie. Tu mamy zasilanie bezpośrednio podpięte pod układ KBC. Czyli jeżeli nam liniowa przetwornica nie działa tutaj z tego układu, to wyjście liniowe, to układ KBC nie jest zasilany. Sprawdziłem te wyjścia, one nie są na zwarciu. Zobaczymy co dalej. Tutaj mamy zalany układ, rejon tej przetwornicy. Na 12 nodze mamy pin zasilający. Licząc od tego kwadracika mamy po 5 pinów. Tu mamy 12 pin. Tutaj powinno się pojawiać nam napięcie z głównej linii zasilania. Zasilić nam ten układ i automatycznie powinny wystartować te liniowe dwie przetwornice. Tu mamy korozję jakąś, jak widzicie. Zobaczymy, czy tutaj się pojawia nam przed 20 V. Pokażę Wam dokumentację i co można wrzucić zamiast tego układu. Co to jest w ogóle za układ? Tutaj mamy dokumentację tej płyty głównej, a dokładniej tą przetwornicę. Macie tutaj główne gałęzie zasilania. Plus 3 ALW. Po prawej plus 5 ALW. Klucz górny, dolny. Tutaj symetrycznie tak samo. Górny klucz, dolny klucz. Nasze wyjścia liniowe znajdują się tutaj. LDO 5 na 13 nodze i LDO 3 na 3 nodze. To napięcie zasila nam układ KBC. Sprawdzimy sobie 12 nogę VIN 12. Zobaczycie, jak to pod mikroskopem wygląda. W razie czego można zastosować układ zamienny. Prawdopodobnie zamiast tego RT6585C można zastosować TPS 51225. Pinout się zgadza. No muszę to jeszcze sprawdzić. Zobaczcie. Podłączam sobie zasilanie. To jest nasz układ. Sprawdzamy 12 nogę. 12 noga to jest to wyprowadzenie na tym kondensatorku. Mamy 20 V. Zobaczcie, jest. Mamy to zasilanie. Tak, jeżeli mamy tutaj 20 V, ten kondensator poleci do wymiany. On jest skorodowany. No to zajmiemy się teraz tą przetwornicą. Ja ją wylutuję. Tutaj chyba jest korozja na tym pinie. Zobaczymy, czy przypadkiem układ nie jest zasilany, ponieważ wytrawiło tutaj ten pin zasilania tego układu. Być może tak jest. Trzeba to wszystko oczyścić i przejrzeć tę drobnicę naokoło. Macie inną perspektywę tego układu. Widać tutaj 12 pin jest po prostu skorodowany i zżarty. I prawdopodobnie to jest przyczyna niedziałania tego komputera. Dobrze, zrzucimy ten układ, wyczyścimy pinę, spróbujemy go jeszcze raz osadzić, zobaczymy, czy tam ta przetwornica wystartuje. Mamy tu problem jeszcze z rezystorem 2R2, po prawej stronie troszeczkę jest korozji, to są bootstrapy dla linii 5 i 3,3 V, ale ja je sprawdziłem, te rezystory 2R2, po lewej i po prawej, one są sprawne. Dobrze, demontujemy ten układ i zobaczymy, co tutaj pod nim jest. Na początek dajemy tutaj naszego fluxa. O, znowu mam brudną końcówkę. Z czterech stron, nie za dużo. Dobrze. Uruchamiam hota. Temperatura na 400 stopni. Taki demontaż musi chwilę potrwać. Oczywiście płyta musi się nagrzać, musi nabrać temperatury. Widać, że nasz 12 pin po prostu tutaj jest zżarty przez korozję. Ta korozja tutaj postąpiła dosyć szybko. Przy gałęziach, gdzie znajduje się wyższe napięcie niż 3 V,
5V i 12 i 20, ta korozja będzie szybciej postępować, zwłaszcza jeżeli laptop jest zalany, a bateria główna jest w środku na stałe zamontowana. Cały czas laptop jest zasilany, dlatego, bo musi być zasilany układ KBC, układ czuwający jakby nad rozruchem komputera, nad uśpieniem, a ten układ KBC zasila nam właśnie ten układzik. Dobrze, zdemontowałem go, to ten rejon. Po całości tutaj jedziemy, ponieważ to musi być czyste wszystko. I już nam się tutaj wszystko pokazuje jak na dłoni, gdzie mamy korozję. Zobaczcie. Nasz 12 pin i nasza 12 noga. Mamy tu po prostu przerwę. Przerwę na zasilaniu układu. Tu trzeba odbudować po prostu tego pada i zrobić taki mostek z takiego mikrodrucika ewentualnie. Jeszcze zobaczę, w jakim stanie jest sam układ, czy tam jeszcze ten pin jest, czy tam można go odbudować, bo jeżeli nie, to będziemy tą przetwornicę sobie tu wymieniać. Tu mamy nasz rezystor bootstrap 2.2. Wszystko dobrze wygląda. Ten kondensator idzie w odstawkę, ten kondensator demontujemy. Trzeba odbudować tą ścieżkę i sprawdzimy stan naszego układu. Widać tutaj pod mikroskopem, te wszystkie piny są. Ja tutaj troszeczkę poprawiłem te luty, ale generalnie układ wygląda ok. Wyczyszczę go trochę jeszcze i spróbujemy go jeszcze raz osadzić. Zobaczymy, czy ta przetwornica jest sprawna. Jeżeli nie, to będziemy ją wymieniać. Montujemy sobie ten układ, to znaczy ten kondensatorek. Damy tutaj fluxa, damy tutaj innego sprawnego, pewnego kędziorka. Układ przetwornicy też będę wymieniał, bo po prostu nie chcę ryzykować podwójnej roboty. Będziemy to... Gdzieś znalazłem na płycie głównej od Lenovo podobny model. W zasadzie ten sam i będziemy go stosować zamiennie. Po zdemontowaniu tego kondensatora zajmiemy się odbudową tego obszaru uszkodzonego. Damy tu po prostu cienki drucik. No i będziemy osadzać później układ przetwornicy. Temperatura na grocie 300 stopni. Poprawimy to spoiwkiem z jednej strony, z drugiej strony. Zaraz powinien nam tutaj kondensatorek odpaść po prostu. O, widzicie? Zdewastowany kondensatorek. Poprawimy to jeszcze tutaj, o. I wyczyścimy. Wygląda ta proteza. Polutowana od tego punktu do tego pada. Resztę sobie oczywiście usunę. Odetnę albo po prostu urwę. O, proszę bardzo. I teraz to wyczyścimy i uzupełnię jeszcze ten nasz kondensatorek tutaj na wejściu zasilania. I będziemy osadzać układ. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. Czy to nam zacznie tutaj pracować. Jeżeli nie, to będziemy szukać dalej problemu. A few moments later. Robimy ostateczny test. Podłączymy zasilacz. Zobaczycie, że te gałęzie ruszą, bo ja to w sumie wcześniej sprawdzałem. Zobaczcie sobie na miernik multimetr. Popatrzmy. Pierwsza gałąź 3,3 V. 3,2. 95. Piątka. Mamy 5 V. Dobrze, ja odłączę sprzęt. Nie chcę, żeby mi się botował bez radiatorów, bo to grozi tym, że układy się mogą przegrzać, albo tutaj termicznie nam się sprzęt wyłączy. Dobrze. Możemy próbować to składać i testować. No i cóż, złożyłem laptopa, poskręcałem go mniej więcej, zrobiłem termikę, nie skręciłem jeszcze go do końca. Zobaczcie, nie ma tutaj śrubek, mam te śrubki tam obok. I będziemy go podłączać. Podłączamy sobie zasilanie. Nasza przetwornica już pracuje. Zobaczymy, czy laptop nam się włączy. Kontrolka się zapaliła, popatrzcie, sieć, jest tutaj kontrolka. I uwaga, uwielbiam te momenty. Uwielbiam te momenty. Próbujemy go po prostu włączyć.
Klawiatura się podświetliła. Proszę, mamy logo. Mamy logo. Dysk mam zamontowany. Proszę bardzo. Prędkość światła. To oczywiście to przez dysk twardy i oczywiście RAM i procek. Ale się udało, zobaczcie. Udało się. Była korozja. Trzeba było tutaj ogarnąć problem z tym układem, z tą przetwornicą, ale zaraz powiem o tym w podsumowaniu. Jestem. W podsumowaniu powiem tyle. Było trochę z tym roboty, wymieniony układ przetwornicy. Na początku chciałem dać ten sam, ale potem stwierdziłem, że jeżeli tam doszło do takiej korozji i takiego problemu, to lepiej tą przetwornicę było wymienić. Wymieniłem też ten mały kondensatorek na wejściu od strony zasilania tej przetwornicy. I super, laptop ruszył. Oczywiście też trzeba było odbudować tą ścieżkę do zasilania. To zadanie nie było mocne. Nie było mocne, ale mogło spowodować jeszcze inne problemy. To nie musiało zadziałać. Mogło to nie zadziałać. Mogły być jakieś problemy odnośnie samego układu KBC, ponieważ ta przetwornica bezpośrednio, jak widzieliście, zasila nam układ KBC z tej linii z stabilizatora liniowego. Także KBC nie dostał, tak? Także KBC pozostał żywy. Dzięki temu laptop nam startuje. Ja go sobie jeszcze później przetestuję. Ja tutaj już do systemu wchodziłem. Tu są dane prywatne właściciela laptopa. No i cóż, kolejne zwycięstwo. Kolejny sukces. Super, cieszę się bardzo, bo to jest bardzo fajny laptop. 10. generacja, 1650. Także ten laptop jeszcze powinien pochodzić. I to tyle ode mnie. Na razie. Cześć, trzymajcie się. Jak się kanał podoba, to subujcie. Hejka.